To jest takie miłe uczucie, kiedy rozpoczynając, mogę powiedzieć, że to jest dla nas, nie dla mnie, ale dla nas wszystkich, jest to bardzo dobry dzień. Bo za chwilę zaprezentujemy projekt, który jest bardzo oczekiwany. Jest to chyba na najbliższe pięć lat, a więc w tej rozpoczętej kadencji, będzie to największy projekt edukacyjny w powiecie ostrowskim. Niedawno minęło pięć lat, jak oddaliśmy do użytku Centrum Kształcenia Praktycznego. Ja z tego miejsca, z tego centrum jestem bardzo dumny, bo młodzi ludzie mają tam wspaniałe warunki, ośrodek pięknie wyposażony i co ważne, tam nie hula wiatr, tylko wypełniony. Wypełniony jest treścią, wypełniony jest młodzieżą. A zainteresować dziś młodych ludzi, kiedy rynek edukacyjny jest naprawdę bardzo trudny, bo ze wszystkich stron właściwie mamy konkurencję, zainteresować młodych ludzi naprawdę nie jest łatwo. Staramy się i to w powiecie ostrowskim jest od wielu lat, od kilkunastu lat już jest bardzo ważne dla nas. Stawiamy na szkolnictwo zawodowe, na szkolnictwo techniczne. Trochę z przykrością to mówię, bo sam z wykształcenia jestem humanistą, ale wierzcie mi drodzy, że jak przychodzi, czy przedsiębiorca nie pyta o, o politologa, historyka, polonistę, tylko pyta, yy, pyta właśnie o mechatronika, informatyka, zainteresowany jest robotyką. i. Od dłuższego czasu dla nas to jest priorytetem. I dziś zaprezentujemy. To jest taki właściwie nie pierwszy krok, bo tych kroków, zanim doszliśmy do tego finału, który jest już zwiastunem rozpoczęcia tej inwestycji, było już kilka. Natomiast cieszę się, że jesteście wy i że za chwilę ta biała karta przy pomocy robota. Odwróci się i to, co jeszcze do niedawna. Naprawdę przed dziennikarzami chroniliśmy wielkiej tajemnicy, że stanie się już faktem. Powstanie bardzo nowoczesny obieg. Za moment pan, pan wicestarosta Radosław Turzyński, który jeszcze nie będąc starostą, ma swój udział, tak jak i mój cały zespół, w tym, co powstanie opowie o założeniach o założeniach technicznych co chcemy dla was przygotować ja jestem bardzo dumny właśnie z tego że to jest inwestycja pierwszą w tej kadencji którą rozpoczynamy to jest dedykowana młodym ludziom bo tak bardzo nam zależy zostańcie w powiecie ostrowskim nie uciekajcie chcemy was tutaj na wszelkie możliwe sposoby zatrzymać choć nie jest to łatwe i cóż i teraz by musiało być zobaczymy mam nadzieję że technika nas nie zawiedzie centrum innowacji technologicznych. Coś, czego do tej pory w Powiecie Ostrowskim nie było, ale to jest bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Zatem, Panie i Panowie, zaczynamy. I wszystko się zgadza. Całe przedsięwzięcie to ponad 23 miliony zł, że 16 milionów. Udało nam się pozyskać, pozyskać z Unii Europejskiej, czyli ta Unia Europejska, tak na marginesie, jesteśmy w przededniu wyborów do Unii Europejskiej. Ta Unia Europejska jest dla nas ważna, bo otwiera, otwiera nas albo włączyła nas już od 20 lat w, w Europę, w te działania, które odbywają się na terenie Unii Europejskiej. 16 milionów to jest więcej, to przedsięwzięcie, ten koszt całego przedsięwzięcia to 20, ponad 23 miliony. Centrum Kształcenia Praktycznego, który znacie, kosztował 5 lat temu 15 milionów, czyli można powiedzieć, że jest to zadanie o wiele droższe i my i mam nadzieję, że dziś, ogłaszając rozpoczęcie tej inwestycji, zapewniając środki finansowe, po prostu zrobiliśmy pierwszy krok. Po pierwsze, mieliśmy świadomość, że budynek stojący nieopodal, laboratoria wymaga nakładów i tak, i tak. Wymaga remontu, jest to budynek ponad 30-letni, więc potrzeba, pot, potrzeba tam inwestycji, potrzeba remontów. Z drugiej strony, kiedy pojawił się nowy rząd 15 października, za chwilę zostały odblokowane pierwsze nabory i pierwsze środki unijne, pierwsze możliwość wnioskowania i wtedy rozpoczął się, bym powiedział, szaleńczy wyścig z czasem. Dlatego, że w listopadzie bodajże ogłoszono konkurs, natomiast termin składania wniosku był, o ile się nie mylę, panie dyrektorze, w styczniu. 19 stycznia. Generalnie, aby zmieścić się w tym terminie, było potrzebne albo posiadać projekt z pozwoleniem na budowę, co było niewykonalne, albo program funkcjonalno-użytkowy, czyli dokładne opisanie czego oczekujemy. Własnymi siłami, posiękując się również jednostkami zewnętrznymi, na 180 stronach programu funkcjonalno-użytkowego, opisali, opisaliśmy z detalami szczegółami wszystko, co w Centrum Innowacji Technologicznych ma się pojawić. Konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski zakładał, że nie wolno wybudować budynku od, od nowa. Nie można wziąć pustej działki i wybudować obiektu szkolnictwa zawodowego zupełnie od zera, tak jakby nam się to marzyło. Warunkiem było wykorzystanie istniejącego obiektu, jego przebudowa bądź ewentualnie rozbudowa powstała na potrzeby przygotowania tego PW bardzo prosta i niedoskonała, ale ze względu na czas koncepcja, która zakłada, że zostanie dobudowany budynek część, część budynku parterowy w formie hali przemysłowej mieszczący w sobie cztery pracownie zawodowe oraz przebudowana główna bryła budynku również z, wejście, z nowym wejściem kryjącym w sobie windę Osobową, która będzie też elementem dostosowania tego, te, te, tego budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Natomiast ten obiekt ma być dostępny dla wszystkich. Osoby niepełnosprawne to tylko pewien wycinek kwestii dostępności. Postaraliśmy się, aby właśnie ta dostępność dla, dla wszystkich była w tym budynku zapewniona, więc takowa będzie. Będzie też posiadał drugą windę, znacznie większą, którą będzie można transportować maszyny edukacyjne na piętra na których się będą na których się będą one znajdować. Na dachu tej dobudowanej części chcemy, aby pojawiła się podobnie jak jest w CKP pracownia energii odnawialnej. To wszystko dla naszej młodzieży, dla naszego miasta, dla naszego powiatu. W ogóle szkoły w Ostrowie pięknieją, ale to jak doposażone zostały w ostatnich latach szkoły kształcące zawodowo to jest wydarzenie na skalę dotąd niespotykaną. Częścią tego przedsięwzięcia jest CECAP, który nie tylko ze względów zawodowych, ale także społecznych jest bardzo ważną instytucją. Oto w obszarze tej szkoły, właściwie w obszarze tego punktu, spotykają się uczniowie pięciu szkół ostrowskich. I to jest niesamowicie ważne, by budować relacje, a nie stanowić dla siebie nieustającą konkurencję. Wszyscy jesteśmy z powiatu ostrowskiego i wszyscy dostajemy to, czego potrzebujemy w zakresie kształcenia zawodowego. I y, sława o której mówił pan starosta y, jest na tyle ważna, że ściąga nam uczniów y, z wielu rejonów Polski, no spoza powiatu y, ostrowskiego i także dzisiaj wśród tych młodych adeptów robotyki y, także y, takich mamy. Nieprzypadkowo są tutaj uczniowie robotyki, bo do nich przede wszystkim celowany jest ten projekt i y, y, do przyszłych automatyków, bo mamy nadzieję na zgodę zarządu, by za rok otwierać taki kierunek. Tym bardziej, że nasza szkoła, w świadomości mieszkańców Ostrowa i okolic aż Poleszno i Twardogórę, to nadal szkoła zapowska, czyli szkoła związana właśnie z automatyką. Dla uczniów chcemy jak najwięcej, by. Wyposażyć ich w taką wiedzę i umiejętności, by stanowili dla uczniów innych szkół konkurencję na rynku pracy. I już dzisiaj doświadczamy tego, że wśród naszych absolwentów mamy tych, którzy świetnie zarabiają, ba są nawet na liście najlepiej zarabiających Polaków. Nie jest to jedyny wymiar sukcesu, dlatego także dbamy niezwykle o relacje, o więzi i o to, by Budynek, w którym ten, tę nową część budynku, w którym będą mieli zajęcia, to był budynek, w którym, jak powiedział jeden z moich kolegów, młotek może spaść na podłogę. Bo jakkolwiek mamy ogromne sukcesy na szczeblu centralnym, to Dotyczy to może jednej dziesiątej naszych uczniów, a dziewięćdziesiątych potrzebuje rzetelnego wykształcenia, i to się właśnie będzie dokonywać w Centrum Kształcenia Praktycznego. Oni już dzisiaj mają roboty, bo na to się znalazły pieniądze, natomiast fantastyczne jest to, że będą mieli hale, w których będą mogli je rozebrać do zera albo uczyć je poruszać się po właściwych torach.